Witam Was, kochani. Vlogmas dzień 7. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że wczoraj udało się w końcu wgrać tego nieszczęsnego vloga, który coś tam się popsuło i w ogóle nie wiem, o co chodzi. Więc mam nadzieję, że wszystko poszło ok, bo on się cały czas wgrywa. No i dzisiaj mamy dzień 7. Zaglądnijmy do kalendarza. I tutaj coś dużego. Ohoho. I tutaj mamy z firmy Champagnes. I to jest nie do jedzenia. To wiedzieli, komu napisać, bo ja bym pewnie zjadła. Summer Dream Rewarding Butter Souffle, czyli takie masełko. Widzę, że Sylwia była grzeczna. Zaglądnijmy szybko, co z tych rzeczy pójdzie mi w boczki. To tam oczywiście mandaryny. To sobie położę na schodzie. Co? O. O, Lind! Adam wie, że to jest moja ukochana czekolada, a tej truskawka i krem nigdy jeszcze nie miałam. O matko, cała paczka tylko dla mnie, ale super, czekajcie. I skarpety. O, mój mąż uroczy, znaczy Mikołaj zapomniał ściągnąć ceny. Fajne wpiorniczki. Uwielbiam skarpety. A co to jest? Jezu, kubek z Harrym Potterem. Taki, wiecie, człowiek. O Jezu, jaki piękny. Ten Mikołaj to się jednak zna. Zajadam śniadanie. Zrobiłam sobie dzisiaj to musli lewandowskie i muszę powiedzieć, że jest bardzo smaczne. Więc jestem zadowolona. Są takie dosyć fajne rzeczy. Płatki owsiane, suszone chipsy kokosowe, płatki migdałów, suszona truskawka w proszku, cukier kokosowy, kawałki jabłka suszonego, zagęszczony sokiem wiśniowym, zagęszczony sok wiśniowy, cynamon, właśnie bardzo czuję cynamon, suszona czarna porzeczka w proszku, tam Liama słychać, jest bardzo, to jest smaczne, ja sobie dodałam mleka, tu można mleka, woda albo jogurt, ja sobie akurat ciepłe mleko dodałam, jest naprawdę smaczne. Kawka oczywiście w świątecznym kubeczku. I wrzucałam Wam na Instastory, że miałam problem z przesyłaniem filmu i chyba pójdzie. 26% już jest. Nie wiem, co się stało. Usunęłam wszystkie pliki, zgrałam jeszcze raz, przerobiłam jeszcze raz rano i zaczęło się wgrywać, więc mam nadzieję, że pójdzie. Dzisiaj postanowiłam ogarnąć Liama ubrania, ponieważ ma już tego tyle, że mam tu problem z domknięciem szuflad. Muszę to wszystko przeglądnąć, bo na pewno są jakieś ciuszki, w których on już nie będzie chodził, już są za małe. Muszę to jakoś co jakiś czas tak robić, ponieważ z nim nigdy nie wiadomo, ma jeszcze dwie koszulki 9-12 i są dobre, z długim rękawem, co najśmieszniejsze, więc... muszę się zorientować, co jest, może być małe i może przymierzę mu, jak wróci z żłobka. Ale no, mam wrażenie, że to dziecko ma więcej ubrań ode mnie. Nie wiem, czy też tak macie. Ale sporo tego jest. Nie trzymamy u niego tam w pokoju, w szafie, bo te ciuszki są takie małe. Więc zaraz Wam pokażę. Trzymamy u nas w sypialni w komodzie. No i najśmieszniejsze jest to, że trzeba będzie niedługo wszystko wymienić. Dzieci to mają fajne, ciągle nowa garderoba. No, ale muszę się za to wziąć, bo cały czas coś tam nowego dochodzi, wiecie, i coraz ciężej jest mi tą szufladę zamknąć, więc najwyższy czas wziąć się za to. Okej, ciuszki są w tej komodzie i tutaj ogólnie jest nasza piękna stópka i muszę Wam powiedzieć, że już oczywiście jadłam to, bo nie mogłam się powstrzymać. Zero samokontroli, mówię Wam, mam ostatnio co do słodyczy i przepyszne są, przepyszne, nigdy jeszcze ich nie dam. Ale to nie o tym, więc jego szuflady są te trzy i ta, więc tak, tutaj ma krótkie rękawki, patrzcie ile tego jest, więc to wszystko trzeba ogarnąć. Tutaj długi rękaw i sweterki z tyłu, więc te już mi się... widzicie, nie, już nie mieszczą, więc muszę zobaczyć, czy na pewno wszystko wchodzi. I tutaj mamy piżamki i skarpetki i tak układam synkowi również skarpetki elegancko. A tutaj patrzcie, co tu się dzieje po prostu. To są wszystko jego spodnie. Ileż można mieć spodnie? Ja nawet tyle nie mam. Tę krótkie spodenki, bluzy, jakieś kamizelki, kamizelka góralska. Więc muszę to wszystko teraz poprzeglądać, czy czasem
coś już nie jest do schowania, chociaż ja nie wiem, ja to odkładam, ale ja nie wiem, po co ja to odkładam. Czy dla kogoś, czy dla siebie? Nie wiem. Do roboty się bierzemy. Dziewczyny, dajcie znać, czy wasze dzieci też tak mają. Ja mówię, kupujemy takie juniorki wesołe literki i one, wiecie, pod koniec już są takie połamane te literki. I Liam już nie zje połamanego. Musi być cała literka, mimo chyba jeszcze w ogóle nie wie, co to są literki. Ale jak mu damy złamany, to oddaje nam i czeka na nowy i zjada tylko te niezłamane. Więc nie wiem, skąd mu się to wzięło, bo paluszki je też połamane, więc nie wiem. Patrzcie, jak cudnie prezentuje się ta gwiazda betlejemska. Jest przepiękna. Niestety nie mam żadnej doniczki. Więc jest miseczka, wiązał go karteczką i może być. Ale pięknie na tym obrusie wygląda ten obrus. Kupiłam w zeszłym chyba roku. W Aździe? Chyba w Aździe albo w Morrisonie. Były za takie śmieszne pieniądze. Więc mam taki intonowny obrus, kobieżnik. Tu jest prezencik jeden spakowany dla Adama babci, bo jedziemy ją niedługo odwiedzić przed świętami, żeby jeszcze się Liam ze swoją prababcią spotkał. Ja już mam moje prezenty popakowane i schowane przed Adamem, więc nie muszę się martwić. Okej, kochani, dziękuję wam bardzo za dzisiaj i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym vlogu już jutro. Pa, pa!